Witam Państwa serdecznie ponownie. Teraz pora na Państwa pytania. Pierwsze, jakie warunki musi spełniać pomieszczenie kotłowni z kotłem na paliwo stałe? W programie Czyste Powietrze nie ma jakichś szczególnych wymagań w tym zakresie. Wydaje mi się, że prawo budowlane sprawę w zupełności wyjaśnia. Wystarczy zrobić z warunkami technicznymi oraz obowiązującą normą i to powinno wystarczyć. Pytanie następne. Czy należy wymienić rury starej instalacji grzewczej podczas remontu? Z punktu widzenia modernizacji samej kotłowni nie jest to konieczne, natomiast z punktu widzenia efektywności całego systemu warto wymienić z tego względu, że jeżeli instalacja jest starego typu albo dawno była wykonywana, bardzo często instalacja była montowana z bardzo cienką izolacją cieplną albo czasem bez izolacji cieplnej, w związku z tym warto i na pewno warto rozważyć wymianę rur na rury być może o mniejszej średnicy, które będą bardziej dopasowane do przepływów z jednej strony i przy okazji je docieplić. Natomiast z punktu widzenia samej modernizacji, samej kotłowni nie jest to nieodzowne. Jak przygotować nowoczesną kotłownię? No tak jak wspomniałem, należy zrobić inwentaryzację instalacji kotłowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej, uzbrojenia kotłowni, a więc odprowadzenia spalin, doprowadzenia powietrza. I wtedy należy wykonać bilans ciepła i wykonać projekt. Wtedy wiemy, że pieniądze, które zostały zainwestowane w celu podniesienia efektywności systemu grzewczego oraz redukcji zanieczyszczeń zostaną skutecznie wykorzystane. Kolejne pytanie, jakie są zalecenia dotyczące wentylacji kotłowej? Tutaj, jeżeli chodzi o wentylację kotłową, no to w zasadzie też rozporządzenie, warunki techniczne stawia warunki brzegowe oraz norma. Natomiast jeżeli założymy, że nad modernizacją pochyli się projektant, no to on już właściwie dobierze właściwie parametry, więc pole przekroju, wymiary, lokalizację systemu wentylacji kotłowni. To jest bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania. W przypadku domów jednorodzinnych prawdopodobnie moc kotła nie przekroczy 25 kW, więc te warunki brzegowe, normatywne, one zazwyczaj są wystarczające. Wydaje mi się, że dużo trudniejszym zagadnieniem jest kwestia sprawdzenia przepustowości komina oraz odporności jego wnętrza na korozyjne działanie skropli. Jeżeli chodzi o wymagania co do komina, następne pytanie, to no, komin musi zapewnić przepustowość w zakresie odprowadzenia spalin przy rzeczywistych warunkach pracy kotła, więc prawdopodobnie przy niskiej temperaturze. No i musi być odporny na korozyjne działanie skropin oraz te skropliny, jeżeli się pojawią, muszą być odprowadzone. W części pierwszej nie wspomniałem, że kominy pracują na podciśnieniu w oparciu o siły natury, odciąg naturalny kotłowni stałopalnych poza kotłowniami kondensacyjnymi. Co prawda one są bardzo nieliczne, natomiast te pracują przy nadciśnieniu i tam jakby nie ma tego problemu związanego z przepustowością komina, ponieważ ruch spalin w jakimś tam zakresie jest wymuszany wentylatorem, więc zagadnienie średnicy, przekroju, montażu jest dużo, dużo prostsze. Ten komin kotła kondensacyjnego wyjdzie o nieco mniejszej średnicy, no tyle, że trzeba go zamontować. Następne pytanie. Jakie są optymalne warunki przechowywania drewna i węgla? W przypadku zarówno drewna, jak i węgla nie ma jakichś specjalnych wymagań. Pomieszczenie przeznaczone do magazynowania tych paliw powinno być pomieszczeniem suchym, przewiewnym, z wentylacją grawitacyjną. Jeżeli jest to pomieszczenie do magazynowania drewna, no to powinno to być pomieszczenie przewiewne z tego względu, że możemy jakby dodatkowo uzyskać efekt dodatkowego sezonowania drewna przez jego magazynowanie, przez odpowiednie ułożenie i zapewnienie ruchu powietrza zewnętrznego, a więc efektem tego będzie obniżenie wilgotności, a więc spowoduje to zwiększenie wartości opałowej paliwa.
Czy czujniki CHAD-ów są kosztem kwalifikowanym w programie Czyste Powietrze jako elementy wyposażenia kotłowni? W programie nie ma takiego elementu jak czujniki powietrza, więc są to koszty niekwalifikowane, aczkolwiek rekomendowane z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania. Jeśli zważyć na fakt, że te urządzenia nie są drogie, warto na pewno je zainstalować dla bezpiecznego eksploatowania kotłowni stałopalnych, ponieważ jednym z produktów niepożądanych spalenia może być CO. I wtedy ono stanowi potencjalne zagrożenie, gdyby się zdarzyło, że z jakiegoś powodu, nie wiem, w pomieszczeniu kotłowni się pojawi, czy ewentualnie w jakiś tam inny sposób by migrowało na zewnątrz. Jak wybrać rzetelną firmę, która wykona poprawną modernizację kotłowni? No to jest trudna sprawa z tego względu, że no, trudno a priori ocenić, z kim będziemy mieć do czynienia, natomiast możemy poznać po owocach, no ale wtedy to już będzie za późno. Natomiast myślę, że przy wyborze partnera należy, partnera w zakresie wykonawstwa, jeżeli rozmawiamy tylko z wykonawcą instalacji kotłowej, jeżeli nam zaoferuje cały pakiet w zakresie obliczeń projektowych, przeliczeń, sprawdzania, inwentaryzacji, to może być taki asumpt do tego, że jest wiarygodny. Oczywiście musi spełnić wszystkie wymogi formalne programu, ale z takich elementów istotnych, jeżeli zaoferuje cały pakiet, no to myślę, że jest to coś, co może wskazywać na jego rzetelność. Oczywiście to nie znaczy, że instalator czy firma instalatorska się tym zajmie. Być może może się okazać w ten sposób, że zarekomenduje czy weźmie na siebie ciężar organizacyjny, a więc znalezienia projektanta, który przyjdzie, zinwentaryzuje, zaprojektuje, a więc zaproponuje rozwiązanie pakietowe. Czy wymiana rodzaju źródła ogrzewania jest jednoznaczna z koniecznością przebudowy kotłowni? Myśmy zakładali w tym, przynajmniej w mojej części, że zakładam, że to pomieszczenie jest i spełnia wymagania. Natomiast gdyby się okazało, że nie spełnia, może się zdarzyć, że będzie to nieodzowne. Natomiast to należy zweryfikować i po to właśnie należy zrobić inwentaryzację. Taką uproszczoną dla sprawdzenia, czy spełnia wszystkie warunki techniczne. Pytanie numer 10. Czy jeżeli zastosujemy zbiornik buforowy o odpowiedniej pojemności, pozbędziemy się problemu przewymiarowania kotła? To są jakby, może nie powiedziałem to w sposób dostatecznie jasny. Jeżeli mówimy o przewymiarowaniu w tym sensie, że z bilansu cieplnego wynika nam zapotrzebowanie na ciepło na przykład 10 kW, a z naszej w cudzysłowie roztropności dobierzemy kocioł o mocy 15 kW, 17 czy 20, no to bufor ciepła nie do końca to rozwiąże problem, ponieważ jakby problemem jest samo przewymiarowanie. Natomiast jeżeli to pytanie rozumieć jako niedopasowanie mocy nominalnej do chwilowego zapotrzebowania, według na przykład wykresów, które pokazywałem, zdecydowanie poprawi walory użytkowe pracy kotłowni. A więc jeżeli mówimy o niedopasowaniu, tak, jeżeli przewymiarowaniu, nie. I pytanie 11. Jeżeli producent posiada świadectwo badania na normę 305/2012 jako niewymagające w układzie zamkniętym dodatkowego zabezpieczenia, to jest wężownica, zawór termiczny, stosuje się warunki techniczne, czy dopuszcza się stosowanie wymagań normy? Jeżeli producent nie stwarza takiego wymagania, no to wtedy powiem tak, producent wprowadzając produkt na rynek krajowy bierze pełną odpowiedzialność za jego spełnienie wszystkich koniecznych warunków technicznych, a więc jeżeli producent w dokumentach oficjalnych stwierdzi, że jakieś wymaganie nie jest konieczne, to znaczy, że możemy go nie stosować, o ile nie wynika wprost z litery prawa.
Także być może nie mówię, odpowiadam wprost na to pytanie, na przykład przykładem jest bufor. Wielu producentów rekomenduje rozwiązanie bez bufora, natomiast z praktyki inżynierskiej wiemy, że dużo lepiej kocioł pracuje z buforem. I tutaj, jeżeli nawet producent napisze, że nie ma takiej potrzeby, no, powinno się to stosować. Natomiast gdyby napisał, że nie należy stosować zaworu bezpieczeństwa, żadnych zabezpieczeń, no oczywiście takie rozwiązanie nie wchodzi w rachubę. Czyli możemy powiedzieć, istotne są wymagania producenta i jego rekomendacje, natomiast one w żaden sposób nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem budowlanym. I tym pytaniem wyczerpałem pulę pytań. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne webinary. Dziękuję bardzo.